pełni hybrydowy zestaw na zimę, bo Jessica przysłała elektrownię, to pomyślałem, że porozmawiamy na ten temat. Inwerter 24 V, czyli inwerter, dwa akumulatory, tak? Dwa akumulatory po 100 Ah, bo takie są najtańsze, bo chcemy, żeby móc już na szybko, na od razu, prawda? Do tego elektrownia wiatrowa z własnym sterownikiem, co nam to daje? Że nie zajmujemy miejsca naszemu PWM-owi, tak? Czyli do naszego inwertera 24 V podłączamy panel i koniecznie panel w okolicach 30 V, więc wszystkie te 410, 450, które mają napięcie pracy 40, 41, nie. Dlatego, że wszystkie tanie inwertery mają sterowniki PWM, co to znaczy, że one nie są w stanie robić prawdziwej przetwornicy napięcia, czyli tak naprawdę wpychają nam na akumulatory to, co mamy z paneli, czyli jeżeli na panelu mamy 30 V, akumulatory powinniśmy ładować 2 razy 14,4, prawda? Czyli 28,8, dobrze liczę? No 28,8, tak? Czyli 29 V. To jeżeli mamy panel, który ma 30 V napięcie pracy, napięcie mocy maksymalne i daje 8,7 A na przykład, czy 10 A, czy 11 A, tak? To my będziemy z niego odbierać przez ten sterownik PWM całe 11 A, tylko że razy odrobinę mniejszy woltaż, tak? Czyli to będzie powiedzmy 29 V, a nie 30, tak jak on ma dla pracy nominalnej. Czyli ile stracimy? 3-4%, prawda? Dlatego jedziemy w ten sposób, że sterownik w inwerterze hybrydowym zajmuje się panelem, a my na akumulatory od razu z tego badziewnego sterownika MPPT. I dlaczego, mimo że nienawidzę tych sterowników, to dlaczego każę wam go używać? Bo to jest tak, bo to jest już zrobione i potem się będziemy martwić, jak to zrobić lepiej, jak to poprawić, jak dostać więcej mocy z tego. Pamiętamy, elektrownię musimy wziąć w wersji 24-woltowej. Jak ktoś weźmie w wersji 12-woltowej i potem mnie będzie pytał, co on ma z tym robić, to ja mu każę wydać 100 zł więcej. Poważnie, poważnie. I to nie są takie czcze pogróżki. Bo jeżeli kupisz elektrownię 12-woltową, to będziesz musiał nie dość, że kupić, wyrzucić ten sterownik, albo spróbować go gdzieś sprzedać, kupić do tego mostek trójfazowy, i to przynajmniej 25 A, więc tutaj już, no szczerze, to twoje dzieci jestem w stanie wtedy określić na 9 zł. Tak, dam ci niestety linka, który będziesz musiał 9 zł wydać. I myślę, że to wszystko. Nie, będziesz jeszcze musiał kupić przetwornicę Stepa, która w tej chwili na AliExpressie to kosztuje chyba 140 zł. To jest ta przetwornica, którą ja reklamowałem jako 60-złotową. Ceny zwariowały. Czyli wtedy z tej przetwornicy i tak jesteś w stanie ładować akumulator. Nie musisz wrzucać tego na inwerter. No i co uzyskujemy w ten sposób? Uzyskujemy system, który działa nam zimą, nocą, znaczy działa. Działa nam ładując akumulatory również zimą i nocą, nie? Oprócz elektrowni musisz kupić dwucalową rurę mocujesz czy do balkonu, do barierki, czy do dachu, czy gdziekolwiek, stary, no sytuacja jest taka, że musisz mieć zasilanie zimą. I masz zasilanie zimą! Za ile? $120, jak nie masz firmy, to $120 plus VAT. Jak dla mnie bomba, przyjmuję wszystkie uwagi na klatę, jakby ktoś chciał, to też mamy Discorda, także można tam też zadawać pytania. No i to tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze trzeba się tutaj tłumaczyć, nie tłumaczyć. Zasilanie grzałki tu. A! Szanowne Państwo. Już wiemy, co będzie, nie? Szanowne Państwo. Jestem zachwycony za skrewowaństwem i mnie się spodobało, jakby wam się zasubskrybowywanie też spodobywało, to w zasadzie mówią, że idą shortages, braki wszystkiego, ale można to sobie odbić, subskrybowywać można do... A ile tylko, szanowne państwo, chce. Proszę bardzo. Ja to przyjmuję. Dziękuję. Chodzę, się chwalę. Do jutra.